Dzień dobry, jest 30 maja. Podsumujmy mijający tydzień. Chrzanowscy radni nie chcą uchwały antysmogowej. Wyrazili to w głosowaniu. Na drogi przez rezerwat! Mieszkańcy Alberni protestują przeciw budowie drogi z Rudna do Zatora przez rezerwat przyrody. Szanowianka Wiktoria Zióber wróciła ze złotym medalem z eliminacji ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w judo. W jednym z mieszkań w Szanowie znaleziono zwłoki. Mężczyzna nie żył od dłuższego czasu. Kaufland, Synk Szanowski, to kolejna sieć, w której będzie można zrobić zakupy w niedzielę mimo zakazu handlu. Wszystko dzięki wprowadzeniu usługi pocztowej. W Libiążu 4-miesięczne dziecko trafiło do pogotowia rodzinnego. Rodzice byli pijani. Nie żyje Tadeusz Giller. Przez długie lata był związany z grupą plastyczną Zdrój w Krzeszowicach, a także z kopalnią Trzebiąka w Trzebini. Miał 89 lat. Nasza redakcja uruchomiła kolejną grupę na portalu społecznościowym Facebook. Do rowerowych przełomów zapraszamy miłośników dwóch kółek. Wszystkim życzymy dużo zdrowia, dbajcie o siebie i o bliskich. Do usłyszenia.